Ironman Barcelona 2017 rozpoczęty. Zawodnicy wyszli już z wody, przepłynęli 3,8 kilometra. Przed nimi ciężki rower, 180 kilometrów. Naprawdę im nie zazdroszczę, ale te emocje, atmosfera jest tutaj niesamowita. Po ciężkim rowerze czeka ich jeszcze maraton, więc dużo siły, dużo mocy przesyłamy i tak naprawdę kibicujemy wszystkim Polakom, wszystkim zawodnikom, ale przede wszystkim Pawłowi, Ani i dwóm Michałom. Pozdrawiamy. Ironman Barcelona 2017 trwa. Zobaczcie, morze dzisiaj dla naszych zawodników było dość łaskawe, nie było zbyt dużych fali. Tafla była sprzyjająca, natomiast rower już nie jest taki delikatny. Zobaczcie, co czeka naszych zawodników. Trzy perle. No powiem szczerze, że nie rozumiem tych ludzi. Oni spełniają swoje marzenia, to ich styl życia. Niektórzy przygotowują się rok czasu, trenując po 20 godzin treningowo. I nie wszyscy są zawodnikami, niektórzy prowadzą normalną pracę. Wow! A teraz pokażę Wam miejsce mety. Tu wszystko jest możliwe. Łamanie swoich słabości i swoich życiówek. Zobaczcie, tak wygląda meta. Najlepsi zawodnicy już po rowerze biegną. 42 km, 195 metrów. Co się dzieje, proszę Państwa? Emocje sięgają zenitu. Z niektórymi zawodnikami nie ma już kontaktu. Biegną sami w swoim świecie. Walczą sami ze sobą. To jest niesamowite. Szkoda tylko, że Pawłowi się nie udało. Miał wypadek, ktoś go zepchnął w barierki. Ania walczy o pierwsze miejsce, ale zobaczcie, co tu się dzieje.